Dzień dobry. W tym odcinku zajmiemy się czasem past simple, czyli czasem przeszłym prostym. Dzielimy to zagadnienie jakby na dwa etapy. Pierwszym etapem to będzie czasownik być, który rządzi się swoimi prawami. Czasownik być w czasie przeszłym ma dwie formy: was i were. Zapewne pamiętasz, że w czasie teraźniejszym czasownik być ma trzy formy: am, is i are. I am, you are, he is, she is i tak dalej. Natomiast w czasie przeszłym mamy o jedną formę mniej. Tam, gdzie było am i is, mamy teraz was, czyli do I, he, she, it będziemy mieć was. Natomiast w liczbie mnogiej i you jako ty, to będzie were. Czyli ja byłem, czy ja byłam, to I was. Ty byłeś, you were. On był, he was. Ona była, she was. To było, it was. My byliśmy, we were. Wy byliście, you were. I oni, one byli czy były, they were. Aby stworzyć zdanie przeczące z tym czasownikiem, tak jak w czasie teraźniejszym, należy do was i were dopisać not. I wasn't at school because I was sick. Nie byłem w szkole, czy nie byłam w szkole, ponieważ byłem chory, chora. Oczywiście możemy to zapisać rozdzielnie. I was not. Natomiast w mowie potocznej zwykle jest to forma złączona. They weren't, czyli they were not, oni nie byli, at home, because they were on holiday. Oni nie byli w domu, ponieważ byli na wakacjach. A jeśli chcemy stworzyć pytanie, to podobnie jak w czasie teraźniejszym stosujemy inwersję, czyli zamieniamy was i were z podmiotem miejscami. Was he in hospital? Czy on był w szpitalu? I krótka odpowiedź. Yes, he was. Albo przecząca. No, he wasn't. Were they happy? Czy byli szczęśliwi? Yes, they were. Tak, byli. Lub no, they weren't. Nie, nie byli. To jest czasownik być. A co z pozostałymi czasownikami? No, tutaj mamy inną zasadę. I jeszcze musimy wiedzieć jedną rzecz. Musimy wiedzieć, czy czasownik jest regularny, czy nieregularny. Jeśli jest regularny, no to mały problem. Wystarczy do niego dopisać końcówkę ed. Na przykład I watched a film last night. Wczoraj wieczorem czy w nocy obejrzałam film. Nie zawsze jest to ed. Czasami są zmiany w pisowni. Na przykład, jeśli czasowniki są już zakończone na e, to nie dopisujemy jeszcze jednego e, tylko dodajemy samą końcówkę d. Na przykład arrive, przybyć, przyjechać. I arrived, przyjechałem. Promise, obiecać. I promised, obiecałem. Czasowniki zakończone na y, ale gdy y jest po spółgłosce, przy dodawaniu końcówki ed, to y zamieniałem na i. Try, tried. I tried, próbowałam. Cry, płakać. He cried, on płakał. I zwróćcie uwagę na pisownię. Są jeszcze krótkie czasowniki, gdzie przy dodawaniu ed podwajamy ostatnią literkę. Ale w wymowie mamy cały czas jedną głoskę. Stopped, dropped, hopped, traveled, cancelled, preferred. I ważna tutaj jeszcze jest wymowa tych końcówek. Tam, gdzie możemy, wymawiamy ed jak dy lub ty.
To, czy wymówimy jak dy, czy jak ty, zależy od tego, czy występuje ta końcówka po spółgłosce dźwięcznej, czy bezdźwięcznej, po głosce ogólnie. Watch na końcu mamy czy. Czy jest bezdźwięczne, więc powiemy I watched, ty, w wymowie ty. Arrive, w wymowie dźwięczna głoska, więc będziemy mieć d na końcu. I arrived. Promise, s, jest bezdźwięczne, więc I promised. Po spółgłoskach, po samogłoskach, samogłoski są dźwięczne, więc będzie d. Tried, cried, ale też played. Natomiast jeśli nie możemy wymówić od razu ty lub dy, bo na przykład się kończy czasownik na ty lub dy i wiadomo, że potem trudno jest wymówić kolejną taką samą głoskę, to wtedy to ed będziemy wymawiać jak id. Na przykład visit, odwiedzić. Ja odwiedziłem, czy zwiedziłem, będzie I visited. Invite, zaprosić, he invited me, invited. To tyle, jeśli o wymowę chodzi. A teraz zerknijmy, no bo mieliśmy tutaj czasowniki regularne. Co, jeśli czasownik jest nieregularny? No co? No niestety, nie ma reguły i musimy się ich wszystkich nauczyć na pamięć. Tu są przykładowe czasowniki nieregularne, forma podstawowa i obok czas przeszły. To były oczywiście zdania twierdzące, czyli ed albo druga forma czasownika, ta nieregularna. Natomiast co zrobić, jeśli chcemy stworzyć zdanie pytające czy przeczące? No tutaj niestety nie może być tak, że not doczepimy do czasownika głównego. To nie jest być, to tylko być ma takie swoje zasady, troszkę inne. Tutaj musimy coś dodać, żeby stworzyć przeczenie albo zdanie pytające. I tutaj tym słówkiem, tak zwanym operatorem, jest did. Did będziemy używać w pytaniach i did połączone z not da nam didn't, czyli nie w czasie przeszłym. I mamy takie zdania. I watched a film last night, czyli wczoraj wieczorem obejrzałam film. Jak chcę zapytać, czy ty obejrzałaś film, to przed podmiot postawimy did. Did you watch a film? W krótkiej odpowiedzi będziemy mieć to, co stoi na początku pytania, czyli did. I będzie, jeśli obejrzałam, to powiem yes, I did. A jeśli nie, to no, I didn't. Czyli forma przecząca. I went to the cinema. Poszłam do kina. Pytanie, did you go to the cinema? I zauważcie tutaj jedną rzecz. Nie mamy formy, drugiej formy czasownika, nie mamy końcówki ed przy watch. Bo jakby ten czas przeszły sygnalizuje nam to słówko did, które jest typowe właśnie dla czasu przeszłego. I dzięki temu poznajemy, że to czas przeszły, więc już nie ma potrzeby dostawiania końcówki ed do czasownika, czy wstawiania drugiej formy czasownika, czyli tej nieregularnej formy czasu przeszłego. Dlatego zobaczcie, że tutaj w pytaniu czasownik wraca do formy podstawowej. Końcówkę ed i drugą formę czasownika będziemy stosować tylko i wyłącznie w zdaniach twierdzących. Ponieważ jak się pojawi did w pytaniach, no to już ta forma czasu przeszłego przy czasowniku głównym nie będzie nam potrzebna. To samo w zdaniach przeczących. I didn't watch a film last night. Ja nie obejrzałam filmu wczoraj wieczorem. Didn't watch
Znów nie mamy końcówki przy czasowniku. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ten błąd, czyli dopisywanie końcówki ed w pytania, w zdaniach przeczących, jest chyba najczęstszym błędem, jeśli chodzi o tworzenie zdań w tym czasie. Lub zostawianie drugiej formy czasownika. I didn't go to the cinema. Went używamy tylko w zdaniach twierdzących. Czyli tak na dobrą sprawę tych czasowników nieregularnych uczymy się po to, żeby ich używać w zdaniach twierdzących, ponieważ jeśli stworzymy pytanie czy zdanie przeczące, to one już nam nie będą potrzebne. I tak jak przy każdym czasie, mamy wyrażenia typowe, które się pojawiają często w zdaniach w określonym czasie. Czasu past simple będziemy używać do mówienia o czynnościach zakończonych w przyszłości, o naszych dawnych przyzwyczajeniach, czyli tak jakbyśmy czas present simple przenieśli do przyszłości. Present simple używamy do mówienia o tym, co mamy w zwyczaju robić, a na przykład czasu past simple możemy używać do mówienia o tym, co mieliśmy w zwyczaju robić, na przykład jak byliśmy dużo młodsi. Gdy mówimy o wydarzeniach historycznych, było, minęło, jest to zakończone, nie ma to związku z teraźniejszością. Więc często w warunkach szkolnych, aby odróżnić ten czas na przykład od present perfect, będziemy podkreślać, kiedy ta czynność w przeszłości miała miejsce, kiedy się zakończyła. Czyli będziemy określać czas tej czynności. Na przykład yesterday to wczoraj. Albo różne wyrażenia z ago, czyli temu. Na przykład 5 days ago, 5 dni temu. 2 hours ago, 2 godziny temu. Last to w zeszłym. Last week, w zeszłym tygodniu. Last year, w zeszłym roku. Czy last Monday, w zeszły poniedziałek. I tutaj bardzo ważna rzecz. Nie mamy tutaj żadnego przyimka. Nie mówimy na przykład in last week, tylko od razu last week. Możemy też określić czas czynności za pomocą daty. Na przykład in 2019, czy on the 1st of May, czy in March 2019. Pamiętajcie, że jeśli podajecie rok, to używamy in z latami. Z miesiącami używamy też in, ale jeśli jest to dokładna data, czyli dzień i miesiąc, to wtedy używamy on the 1st of May. Na przykład I was born on the 1st of May. Urodziłem się 1 maja. Możemy też użyć wyrażeń, które odsyłają jakąś czynność do przyszłości, na przykład at the age of 10, w wieku 10 lat, albo when I was a child, zakładając, no, że teraz dzieckiem już nie jestem, gdy byłem czy byłam dzieckiem. Spora trudność przy tym czasie to oczywiście czasowniki nieregularne, które są prawdziwą zmorą uczniów, ale warto się przyjrzeć najczęściej używanym angielskim czasownikom nieregularnym. Jeśli nauczymy się tych, które są najczęściej używane, to wtedy będzie większe prawdopodobieństwo, że na przykład na egzaminie trafimy akurat na dany czasownik, bo ta lista czasowników nieregularnych jest bardzo, bardzo długa. Ale ja tutaj wypisałam ich około 50, znalazłam je na liście 100 najczęściej używanych angielskich czasowników i jeszcze podzieliłam je na pewne kategorie, aby łatwiej było Wam się nauczyć ich. I pierwsza kategoria to czasowniki nieregularne, które drugą i trzecią formę mają taką samą. Trzecia forma, dla niewtajemniczonych powiem, że trzecia forma jest też potrzebna w szkole podstawowej,
do czasu na przykład present perfect albo do strony biernej. Więc warto, myślę, ucząc się czasu przeszłego, już powoli uczyć się też trzeciej formy. Pierwsza kategoria czasowników nieregularnych to te, które drugą i trzecią formę mają taką samą. Więc w sumie mniej nauki, bo wystarczy zapamiętać podstawową formę, znaczenie oczywiście tego czasownika i drugą i trzecią formę, które są takie same. Wysoko na liście najczęściej używanych czasowników jest czasownik have, czyli mieć, ale on też łączy się w kolokacje z różnymi wyrażeniami, na przykład have a shower, brać prysznic, czy have lunch, jeść obiad, czy tam lunch. Więc no, często, dość często w angielskim występuje. Do tego mamy jeszcze konstrukcję have to, czyli musieć, czyli have to mieć, have to musieć i w czasie przeszłym będziemy mieć had, trzecia forma had. Say, powiedzieć. Często, gdy przytaczamy czyjeś słowa, on powiedział to i to. He said, she said. Druga, trzecia forma taka sama. I podobnie zauważcie say, pay. Say, said, said. Pay, paid, paid. Tutaj trochę wymowa jest inna. Tu mamy said, nie said. Said, said. Get, got, gotten. Tylko uwaga, w amerykańskim, angielskim trzecia forma to gotten, natomiast w brytyjskim to got. Get, got, got. Make, made, made. Zrobić, wyprodukować. Think, myśleć. Thought, thought. I teraz podobnie, te dwa kolejne będą podobnie się odmieniać. Buy, bought, bought. Kupić. Bring, przynieść. Brought, brought. Find, znaleźć. Found, found. Tell, powiedzieć. Told, told. Sell, sprzedać. Sold, sold. Te dwa bardzo podobne. Feel, felt, felt. Czuć się. Leave, odejść, zostawić, odjechać. Leave, leave the house, wyjść z domu na przykład. Leave, left, left. Mean, znaczyć albo mieć na myśli. Mean, meant, meant. Keep, trzymać, zachować. Keep, kept, kept. Hear, słyszeć. Heard, heard. Hold, trzymać. Held, held. Sit, siedzieć. Sat, sat. Stand, stać. Stood, stood. I uwaga! Zauważcie, że w słowie understand, czyli rozumieć, jest ukryte słówko stand i odmiana jest ta sama, czyli understand, understood, understood. Lose, stracić bądź przegrać albo zgubić. Lost, lost. Meet, spotkać, poznać. Met, met. Learn, nauczyć się. Learned, learned. I uwaga, ten czasownik może też występować jako regularny, czyli z końcówką ed. Spend, spent, spent. I podobnie d zamienia się na t. Send, sent, sent. Spend, spędzać czas, spend time. Albo spend money, wydawać pieniądze, a send, wysyłać. I jeszcze build. Budować, też tutaj możemy włączyć do tej kategorii, gdzie D na końcu zmienia się w T. W czasie przeszłym, trzeciej formie, built, built. Win, wygrać, won, won. Lead, prowadzić, dowodzić, led, led. I read, czytać. I uwaga, niby wszystkie formy w pisowni wyglądają na takie same, ale pamiętajcie, że w czasie przeszłym i w trzeciej formie wymawiamy ten czasownik jak czerwony, czyli red, red, read, red, red. I kolejna kategoria. Też mamy tutaj tak, że są dwie formy takie same, ale jest taka sama pierwsza i ostatnia, a różni się druga. I tutaj mamy akurat trzy tylko. Come, przyjść, came. To jest czas przeszły i uwaga, bo tutaj jest bardzo mała różnica. Uczniowie mają bardzo duży problem z tym czasownikiem.
W czasie przeszłym wymawiamy to came, a w czasie teraźniejszym, czy w formę podstawową, wymawiamy come. I tak samo trzecią formę. Come, came, come. I bardzo podobnie, bo wystarczy dodać by s przodu i mamy czasownik stać się, zostać, become. W become jest zawarte come, więc ta sama odmiana. Became, become. I jeszcze jeden w tej kategorii. Run, ran, run. Biegać. Najgorsza kategoria, gdzie wszystkie formy są inne. Ale tutaj w porównaniu do tej poprzedniej zauważcie, że tych czasowników jest mniej. Jest to oczywiście czasownik be, być. Mówiliśmy o nim, że w czasie przeszłym ma formę was lub were. I trzecia forma to been. Do, robić, did, done. Następnie go, jechać, no to absolutny flagowiec, jeśli ktoś może nauczyć się tylko jednego czasownika nieregularnego, to proszę nauczyć się go. Go, went, gone. Went, zauważcie, że tutaj zupełnie mamy inny wyraz. Nie ma nic wspólnego z go, zaczyna się od zupełnie innej litery. Know, wiedzieć, znać, new, tak jak nowy, tak? Tylko że k mamy jeszcze wcześniej. I known. Take, took, taken, wziąć, brać. See, zobaczyć, saw, seen. Give, dać, gave, given. Zaczynać, begin, began, begun. Show, pokazać, showed, shown. Pisać, write, wrote, written. Mówić, speak, spoke, spoken. Grow, rosnąć albo hodować. Grew, grown. I upaść, fall, fell, fallen. I tutaj proszę uważać na czasownik feel. Feel, felt, felt, który mamy w poprzedniej kategorii, bo uczniowie często go mylą, dlatego że mamy tutaj od full czas przeszły to fell, mamy felt, więc tutaj jest troszkę zamieszanie, więc proszę zwrócić uwagę na te dwa czasowniki. I ostatnia, najprzyjemniejsza kategoria to czasowniki, które wszystkie formy mają takie same, na przykład put, 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 czyli położyć, postawić coś. Let, let, let. Pozwolić. Set, set, set. Ustawić na przykład. Czy cut, cut, cut. Kroić, ciąć, zaciąć się w palec na przykład. I to tyle, jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy związane z czasem past simple. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Bye!